Po dzisiejszym słońcu jutro nie będzie już niemal ani śladu. Pogodnie jedynie na południowo-wschodnich krańcach. Poza tym sporo chmury, a nawet deszcz. Ale wciąż ciepło. Jest czwartek, 25 lutego. Krzysztof Ziemiec, zaczynamy ten ekspres. Kolejny dzień, kolejne 12 tysięcy zakażeń. Szczyt zachorowań przewidywany na przełom marca i kwietnia. Uchwała w sprawie działaczki Jolanty Brzeskiej, podejście drugie. Przeciwko wnioskowi była tylko Platforma Obywatelska. Elektryczne hulajnogi zwolnią. Posłowie chcą, by po chodniku poruszały się z prędkością pieszego. Słowa Teodora Roosevelta poleciały w kosmos. Wiemy, jaką wiadomość wysłali na Marsa inżynierowie NASA. Prognoza mówi, że szczyt zachorowań będzie pod koniec marca, mówi minister zdrowia Adam Niedzielski. Dziś znów mamy ponad 12 tysięcy nowych przypadków zakażenia koronawirusem. To 3 tysiące więcej niż tydzień temu. Z tego powodu utrzymane zostają obostrzenia sanitarne. Na Warmii i Mazurach niektóre ograniczenia będą nawet zaostrzone. Na Warmii i Mazurach klasy 1-3 powrócą do nauki zdalnej. Zamknięte zostaną hotele, baseny, miejsca uprawiania sportu i galerie handlowe. Przyczyną nie tylko ogromny wzrost zakażeń w regionie, ale też częste występowanie brytyjskiej mutacji wirusa. Najwyższy czas było co nie zrobić, bo jednak taki wzrost zachorowań, no to jest niedopuszczalny. Poluzowane 12 lutego obostrzenia w pozostałej części kraju pozostają bez zmian. Poza jednym bardzo ważnym aspektem walki z koronawirusem. Od soboty jedynie maseczka może być używana do zasłaniania nosa i ust w miejscach publicznych. Niedozwolone będą już przyłbice, szaliki czy chusty. Przyłbica to jest 2% zabezpieczenia, podczas gdy maseczki te dobrej klasy ponad 90%. Ostatnia doba to 12 142 nowe zakażenia koronawirusem. Zmarło 286 osób. Punkty szczepień w Polsce nadal nie są w stanie wykorzystać w pełni swojego potencjału. Powodem są opóźnienia w dostawie szczepionek. To właśnie tym problemem podczas unijnego wideoszczytu będą zajmować się unijni liderzy. Pułkownik Kazimierz Klimczak, pseudonim Szron, to najstarszy z żyjących powstańców warszawskich. 107-latek przyjął dziś szczepionkę przeciwko koronawirusowi. Jak tłumaczy, zdrowie i życie powinno być wartością nadrzędną. Za was oddałem moi żołnierze życie. Żebyście żyli, żebym ja żył. Nie żyję. Drugą dawkę szczepionki przyjęło w Polsce ponad 1 000 000 osób. Zaszczepionych byłoby znacznie więcej, gdyby nie kolejne opóźnienia w dostawach. Z tym problemem mierzy się cała Unia Europejska. Część preparatów zamiast do wspólnoty trafia jednak do innych krajów za wyższą cenę. My byliśmy gotowi zapłacić 2, 3, 5 euro więcej za każdą szczepionkę. Nie ma najmniejszego problemu. A skupienie się w negocjacjach komisji właśnie na cenie to był podstawowy błąd. O przyspieszeniu dostaw szczepionek oraz możliwych rozwiązaniach tego problemu rozmawiają dziś unijni przywódcy. Wideo szczyt potrwa 2 dni. Już w przyszłym tygodniu próbna matura stacjonarnie w szkołach. Z powodu pandemii koronawirusa utrzymane będą ścisłe zasady bezpieczeństwa sanitarnego. Chętni do sprawdzenia swojej wiedzy będą musieli przyjść do placówki sami, w maseczkach i tylko z przyborami niezbędnymi do rozwiązywania testów. Mimo zaostrzenia niektórych obostrzeń na Warmii i Mazurach, próbny egzamin dojrzałości odbędzie się tam na takich samych zasadach jak w całej Polsce. Chcieli uczcić pamięć Jolanty Brzeskiej. Przyjęcie przez aklamację jako jedyna zablokowała Platforma Obywatelska. Społeczniczka walcząca o prawo lokatorów i sprzeciwiająca się dzikiej reprywatyzacji w Warszawie zginęła niemal 10 lat temu w niejasnych okolicznościach. Przyjęcie uchwały przez aklamację. Tego chciały wszystkie kluby poselskie poza posłami Platformy Obywatelskiej. Posłowie PO tłumaczyli się później, że chcą dopracowania tekstu uchwały w komisji. Teraz projekt będzie musiał przejść normalną, ale dłuższą procedurę niż w przypadku pełnej zgody wszystkich klubów. Jolanta Brzeska zginęła 1 marca 2011 roku w niejasnych okolicznościach. Kilka dni po zaginięciu jej zwęglone ciało znaleziono w Lesie Kabackim w Warszawie. Jolanta Brzeska przez wiele lat walczyła o prawa lokatorów eksmitowanych ze swoich mieszkań w stolicy. Wymyślił metodę oszustw na wnuczka, dziś usłyszał kolejny wyrok. Arkadiusz E., pseudonim Hos, za kierowanie szajką oszukującą starsze osoby został skazany na 6,5 roku więzienia. Sąd orzekł też, że musi oddać pieniądze swoim ofiarom. Kwoty zaczynają się od 100 tysięcy, a kończą na 500 tysiącach złotych. Wyrok jest nieprawomocny. Rok temu Arkadiusz E. został skazany na 6 lat więzienia za wyłudzenia pieniędzy od obywateli Niemiec i Szwajcarii. Im także ma oddać ukradzione miliony. No, takiego ładunku kokainy jeszcze w Europie nie przechwycono. Niemieckie i holenderskie służby przejęły kontrolę nad 20 tonami narkotyku. Towar przypłynął z Paragwaju i Panamy. W porcie w Hamburgu przechwycono ponad 16 ton kokainy. Służby niemieckie otrzymały wcześniej sygnał o podejrzanej przesyłce od służb w Holandii. Obserwowana firma z Rotterdamu zamówiła ładunek z Paragwaju do Hamburga. Okazało się, że w puszkach, w których znajdować miała się masa szpachlowa, w rzeczywistości był narkotyk. Z kolei w Antwerpii 7 ton kokainy ukryto w drewnianych blokach, które przypłynęły z Panamy.
Ukryta wiadomość poleciała na Marsa razem z łazikiem Perseverance. Jak się okazuje, układ kolorów i kształtów na czaszy spadochronu nie był przypadkowy. Inżynierowie z NASA umieścili na nim motto Jet Propulsion Laboratory, jakim są słowa Theodora Roosevelta, Dare Mighty Things, czyli odważ się na wielkie rzeczy. Poza tym przemycono współrzędne geograficzne lokalizacji laboratorium NASA. Wielkie emocje podczas podglądania wielorybów w południowej Kalifornii niedaleko Newport Beach turyści doświadczyli bliskiego spotkania z humbakiem. Zwierzę weszło w interakcję z ludźmi płynącymi łodzią. Najpierw długo się przyglądało ssakom lądowym, a następnie wypuściło powietrze obok burty. Humbaki mogą ważyć nawet 45 ton. Emocje po spotkaniu z nimi są równie potężne. Ciepłe dni rozpaliły dyskusje na temat elektrycznych hulajnóg. Znaki zapytania dotyczą szczególnie kwestii bezpieczeństwa. Uregulować to mają przepisy, którymi dziś zajmował się Sejm. Osiągają prędkość nawet kilkudziesięciu kilometrów na godzinę. Elektryczne hulajnogi stały się popularnym środkiem transportu, szczególnie w dużych miastach. Brawura w połączeniu z jazdą po chodnikach spowodowała jednak w ostatnich latach sporo wypadków z ich udziałem. Generalnie hulajnogi fajna sprawa, tylko trzeba sobie z odpowiedzialnością do tego podchodzić. Nad nowymi przepisami w tej sprawie pracują posłowie. Nowelizacja ustawy zakłada, że kierujący hulajnogą w pierwszej kolejności będzie musiał korzystać ze ścieżki rowerowej. Jeśli nie będzie ona dostępna, możliwe będzie korzystanie z jezdni, ale ograniczoną prędkością. W razie braku ścieżki rowerowej dozwolona ma być jazda po chodniku, jednak z prędkością zbliżoną do prędkości pieszego. Ubiegłoroczna uchwała podnosząca opłaty za wywóz śmieci w Warszawie może trafić do kosza. Unieważnił ją Wojewódzki Sąd Administracyjny. Przyznał on rację jednej ze spółdzielni, która wniosła skargę na zbyt wysokie podwyżki sięgające średnio 250% dla gospodarstwa domowego. Jeśli wyrok potwierdzi Naczelny Sąd Administracyjny, stołeczny ratusz będzie musiał zwrócić mieszkańcom nawet miliard złotych nienależnie pobranych opłat. W sprawie uchwał śmieciowych radni Prawa i Sprawiedliwości zażądali zwołania nadzwyczajnej sesji Rady Warszawy. Gdańscy radni zdecydują dziś, czy będzie można zabudować teren pasa nadmorskiego w dzielnicy Brzeźno. Problem w tym, że miejscy urzędnicy mogli wprowadzić w błąd pomorskiego konserwatora zabytków, który zajmuje się też ochroną krajobrazu. Zgodził się on na zabudowę do wysokości drzew, jednak zdaniem przyrodników drzewa w tym miejscu są niższe od planowanych budynków. Mógł podjąć decyzję o uzgodnieniu dla terenu zmiany planu zagospodarowania dla pasa nadmorskiego w oparciu o sfałszowane dokumenty. Radni Prawa i Sprawiedliwości oraz przyrodnicy sprzeciwiają się również wycince drzew w tym miejscu. 600 kg dokumentów w zamrażarkach to sposób katowickiego Archiwum Państwowego na uratowanie kart, których całkowicie nie strawił pożar Archiwum Miejskiego w Krakowie. Zostały zamrożone głównie w tym celu, aby mieć czas na dokonywanie kolejnych kroków. Specjaliści nie mogą dopuścić, by archiwa uległy zniszczeniu mikrobiologicznemu. Przy użyciu specjalistycznego sprzętu będą osuszane. Prokuratura prowadzi śledztwo w sprawie umyślnego sprowadzenia zdarzenia w postaci pożaru zagrażającego mieniu w wielkich rozmiarach. Oby się udało, nam na pewno dziś uda się jeszcze pokazać kolejne dowody na to, że wiosna już do nas przyszła, choć tę część programu zaczniemy od takich oto zwierzęcych ciekawostek. Co robi koziołek na stacji benzynowej? Ten z Mikołowa wygodnie mieszka, solidnie jada i po prostu kozista z życia. Jego tata wymyślił wam nolot i wkrętacz, on wymyśla w NASA, jak podbić kosmos. Opowiada o tym w książce i w teleekspresie. A na koniec interwencja z przymrużeniem oka, czyli jak mała Lena oczarowała pomorskich policjantów. O kocie w butach każdy coś tam słyszał, ale o buty pies? A jednak psy z grupy poszukiwaczy ratownicze OSP Orzew Śląskiem dostały buty, które mają chronić ich łapy w czasie akcji ratunkowych. Psy ratownicze pracują w różnych warunkach. Zdarza się, że szukają ludzi w gruzowisku, a ich łapy są narażone na zranienie. Spotykają się z trudnym podłożem, spotykają się z wybitymi szybami, z dużą ilością szkła, ostrych krawędzi, metalu itd. Dlatego psy dostały specjalne obuwie ochronne. Sprawdza się świetnie pod warunkiem, że czworonożny ratownik jest do niego przyzwyczajony. Dlatego wstęp na trening tylko w butach. Można powiedzieć, że temu koziołkowi w życiu się upiekło. Obecny właściciel wykupił go z góralskiej gospody, gdzie los zwierzęcia był już przesądzony. Koziołek dostał imię Ropolek i zamieszkał na stacji benzynowej w Mikołowie na Śląsku. Doktor weterynarz powiedziała, że mamy go odchudzać. Aczkolwiek on ma swoje zdanie na ten temat i nie da się oszukać. Ropolek nie narzeka na nudę. Stał się lokalnym celebrytą i często przyjmuje gości. Po prostu nie mógłby, jak inne kozy, robić ciągle wszystkiego na jedno kopyto. Dzień świstaka w zoo w Łącznej na Dolnym Śląsku. Mieszkają tam prawdopodobnie jedyne w Polsce świstaki amerykańskie. Zwierzęta wybudziły się z zimowego snu. Nasze świstaki, podobnie jak słynny świstak Phil z Ameryki, nie zobaczyły w tym roku własnego cienia, co oznacza, że nadeszła w końcu wiosna. W tej kwestii chyba już nie ma cienia wątpliwości.
Skoro wiosna sprintem idzie, no to sport w Teleekspresie. Za nami pierwsze mecze 1/8 finału Ligi Mistrzów. W obu wczorajszych górą byli goście. Real Madrid pokonał Atlantę, a Manchester City Borussię Mönchengladbach. Królewscy nie mogli liczyć w Bergamo na kilku ważnych piłkarzy, których wykluczyły kontuzje. Atalanta z kolei musiała sobie już od 17 minuty radzić bez Remo Freulera, ukaranego za ten faul czerwoną kartką. Ostatecznie Real Madryt wygrał 1-0. W końcówce wyniku salił Ferland Mendy. Mecz Borussii Mönchengladbach z Manchesterem City przez pandemię został rozegrany w Budapeszcie. The Citizens wygrali 2-0 po golach Bernardo Silvy i Gabriela Jesusa. Iga Świątek już w półfinale turnieju w Adelaidzie. Polka wygrała z Amerykanką Danielle Collins w dwóch setach. W pierwszym było 6-2, a w drugim przystanie 3-0. Dla Igi Świątek rywalka poprosiła o przerwę medyczną. Ostatecznie kontuzja pleców nie pozwoliła jej na dalszą grę. O finał polska tenisistka zagra ze Szwajcarką Jill Teichmann. Tydzień został do halowych lekkoatletycznych mistrzostw Europy. Formę na imprezę w Toruniu Marcin Lewandowski szlifował w Madrycie. W mityngu w stolicy Hiszpanii zajął 4. miejsce na 1500 metrów. Wydarzeniem tych zawodów był halowy rekord świata w biegu na 60 metrów przez płotki pobity po 27 latach. 7,29 sekundy to osiągnięcie Amerykanina Granta Hallowaya. W części muzycznej Teleekspresu gościmy dziś śpiewające siostry. Występują wspólnie od 20 lat, a zaczynały m.in. w programie Telewizji Polskiej Od przedszkola do Opola. O swoich najnowszych dokonaniach opowiedzą, a jakże. Cześć Marku. Cześć. W Teleekspresie siostry Melosik właśnie ukazała się wasza nowa piosenka, która jest pierwsza zaśpiewana po angielsku. Tak jest, jest powód. Piosenka została napisana do anglojęzycznego filmu przygodowego. Film niestety się nie ukazał, ale piosenka powstała i teraz specjalnie dla widzów Teleekspresu. Endless. No to teraz interwencja, ale taka z przymrużeniem oka. Policjanci ze Słupska po chwili osłupienia zatrzymali do kontroli sportowy kabriolet. Za jego kierownicą siedziała 2-latka. To, że nie miała prawa jazdy, to pikuś. Kobylnica w Pomorskiem, nieoznakowany radiowóz, a przed nim takie mini coś. Kierującą też ledwo było widać, ale od razu wpadła w oko policjantów. Nie zapięła pasów bezpieczeństwa i jechała z nadmierną prędkością. I właśnie to zachowanie wzbudziło podejrzenia policjantów słupskiej drogówki, którzy w trakcie kontroli ujawnili też, że lenka nie posiada uprawnień do kierowania pojazdami. Gdyby je miała, pewnie by je od razu straciła. Jednak dziewczynka tak oczarowała policjantów, że okazali się wyrozumiali, a interwencja zakończyła się pamiątkowym zdjęciem. No to z Ziemi przenieśmy się jeszcze tam wysoko w kosmos. Jak budować statki kosmiczne albo dogonić kometę? Coś na ten temat wie Artur Chmielewski. Jego ojciec, czyli słynny Papcio Chmiel, już wiele lat temu rysował niezwykłe pojazdy, którymi podróżowali Tytus, Romek i Atomek. Jego pracujący dziś w NASA syn planuje, jak i czym polecieć w kosmos i o takich wyzwaniach opowiada w swojej pierwszej książce. Artur Chmielewski, inżynier NASA, pracował przy 15 misjach kosmicznych takich jak Rosetta, Galileo czy Ulysses. Kosmos nie ma przed nim tajemnic. Swoją wiedzą dzieli się z czytelnikami na kartach książki Kosmiczne Wyzwania. Pozdrawiam wszystkich widzów Teleekspresu. Polecam swoją książkę. Na pewno będzie ciekawsze oglądanie Perseverance na Marsie podczas czytania tej książki, która opisuje właśnie niektóre te stadia zdobywania kosmosu. A może wcale nie chcemy zdobywać kosmosu, chcemy tylko rozszerzyć Ziemię do jego granic. Tak pisał w Solaris Stanisław Lem. Zastanawiać się nad tym będziemy mogli przez cały rok, bo to rok Lema. W przedstawionym właśnie planie obchodów książki, komiksy, filmy, instalacje i wystawy poświęcone twórczości Stanisława Lema i jego wizji przyszłości. We wrześniu przypada 100. rocznica urodzin pisarza. Gorzowski Spichlerz na celowniku zainteresowanych historią. Można tam podziwiać blisko 70 pojazdów w skali 1 do 35 używanych przez Wojsko Polskie w okresie od I wojny światowej po czasy współczesne. Cała sztuka na tym polega, żeby otworzyć jak najbardziej naturalistycznie, żeby one jak najbardziej odwzorowywały realne pojazdy. To ostatni dzwonek, by zobaczyć wystawę. Będzie ona dostępna do końca lutego. No to na końcu jeszcze ważna informacja, bo już dziś poznamy hity wiosennej ramówki Telewizji Polskiej. Nowe propozycje i ulubione przez Państwa programy. Relacja z ramówki w jutrzejszym Teleekspresie. A na koniec takie kwiatki wiosenne dla Państwa. Skoro dziś o kwiatach była mowa, to jeszcze takie oto ogłoszenie. Kupię kwiata bzu albo kwiata lipy. Skoro tak, to bez lipy powiem, że kończymy Teleekspresa. A co? Jutro Rafał Patera, za moment w Teleekspresie. Teleekspres Ekstra rusza, ale w TVP Info czekamy. Do zobaczenia.
Nie płacili, to zapłacą. Brakiem wody. Dziś w Telekspresie Ekstra m.in. wójt, który zakręca kurek niesfornym mieszkańcom gminy. Ale wcześniej ochrona przed pandemią. Zaczynamy. Myśleliśmy, że może z zimą to gdzieś zniknie, ale niestety wraca i to u nas to już w ogóle w strasznym tempie. Najwyższy współczynnik zachorowań jest na Warmii i Mazurach i tam zostaną wprowadzone największe obostrzenia. Musimy wyłapywać te warianty, które w jakiś sposób mogą być dla nas bardziej niebezpieczne. Wrocławscy naukowcy sprawdzają, jakie mutacje koronawirusa pojawiają się w Polsce i jak szybko się rozprzestrzeniają. Ruszyło nas to, że ten maluch po prostu nie miał żadnych rzeczy. Policjanci z Katowic zorganizowali zbiórkę rzeczy dla 3-letniego chłopca, który został odebrany pijanej matce. Przyrost zakażeń koronawirusem w Polsce nie jest równomierny, dlatego Ministerstwo Zdrowia zdecydowało o regionalizacji obostrzeń. Najostrzejsze zasady będą obowiązywać na Warmii i Mazurach. To właśnie w tym regionie odnotowuje się najwyższy współczynnik zachorowań w całym kraju. Ostatnie próby w Filharmonii Warmińsko-Mazurskiej. Od soboty występy dla publiczności znów będą zawieszone. W orkiestrze trzeba planować tak, że musimy mieć czas prób i przygotowań i efekt finalny. Tak więc wydaje mi się, że te najbliższe 2 tygodnie będą pracą indywidualną. Na Warmii i Mazurach powrót do obostrzeń zamknięta będzie nie tylko Filharmonia, ale i muzea, kina, hotele, centra handlowe czy baseny. Powinny być te obostrzenia, no bo mamy sytuację, jaką mamy, prawda? No co ja na to? No trudno, musimy się dostosować. Nauka w klasach 1-3 w województwie wróci do trybu zdalnego, jednak przyszli maturzyści będą mogli podejść do egzaminu próbnego stacjonarnie. Testy, tak jak w całym kraju, zostaną przeprowadzone z zachowaniem zasad sanitarnych. To dystans, dezynfekcja, maseczka. W tych maseczkach przebywają do momentu, kiedy siadają w miejscach, gdzie będą rozwiązywać zadania. Mają prawo wówczas tą maseczkę zdjąć, ale nie jest to obowiązek. Maseczka, a nie na przykład szalik czy przyłbica, to od soboty jedyne dopuszczalne zakrycie nosa i ust w całym kraju. Sprawdzą, jakie mutacje koronawirusa pojawiają się w Polsce. Jak szybko się rozprzestrzeniają? Takie badanie realizuje m.in. Wrocławski Instytut Immunologii i Terapii Doświadczalnej Polskiej Akademii Nauk. Brytyjska i południowoafrykańska. Na razie takie mutacje mamy potwierdzone w Polsce. We Wrocławiu będą sprawdzać, czy pojawiają się kolejne. Większość tych mutacji tak naprawdę nie ma znaczenia, jeśli chodzi o proces rozprzestrzeniania się czy zarażenia, ale trzeba je monitorować, żeby ewentualnie wyłapywać te, które mają znaczenie. Próbki wymazów od osób zakażonych koronawirusem będą dostarczane przez wojewódzkie stacje sanepidu. Wrocławski Instytut będzie badał ich 100 miesięcznie. Badanie mutacji może mieć także znaczenie w kontekście szczepień. Według naszej wiedzy na dzień dzisiejszy, na dzisiaj, szczepionki będą działać. One mogą tylko być, efektywność może być troszkę obniżona. Badaniami kieruje profesor Krzysztof Pyrć z Małopolskiego Centrum Biotechnologii Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. W sumie w projekcie uczestniczy 7 placówek badawczych w kraju. Nowy kierunek studiów w odpowiedzi na wyzwania, które stawia pandemia. Politechnika Śląska będzie kształcić specjalistów w dziedzinie technologii medycznych. Studenci poznają m.in. najnowocześniejsze osiągnięcia informatyki wykorzystywane w diagnostyce i terapii czy w systemie organizacji ochrony zdrowia. Przygotowujemy takich liderów przyszłości. Zajęcia prowadzimy w takiej strukturze hybrydowej, także trochę online, trochę spotkań właśnie w formie takiej stacjonarnej. Tajniki technologii medycznych słuchacze będą zgłębiać przez 4 semestry. To miała być kolejna typowa nocna interwencja dotycząca awanturujących się sąsiadów, a jednak nieoczekiwanie przerodziło się w akcję pomocy 3-letniemu chłopcu. Dziecko zostało odebrane nietrzeźwej matce i jej partnerowi. Malec musiał trafić do placówki opiekuńczej. Kiedy policjanci zdecydowali, że 3-latek ma być przewieziony do domu dziecka, pojawił się problem. Ruszyło nas to, że ten maluch po prostu nie miał żadnych rzeczy, tak naprawdę zimowych, które pozwoliłyby na to, żeby go przewieźć. Mama dała mu tylko rzeczy takie letnie, podstawowe. Tam nie było w domu zabawek. Sytuacja dziecka zrobiła na policjantach ogromne wrażenie, dlatego postanowili mu pomóc. Wpadłem na pomysł, małżonka pomogła, pojechaliśmy, zakupiliśmy te podstawowe pierwsze rzeczy, a później od słowa do słowa rozeszło się to na inne jednostki i tam też ruszyła zbiórka. Odzew przerósł wszelkie oczekiwania. To, co popłynęło jakby od policji katowickiej, no było niesamowite. Teraz z zebranych rzeczy będzie mógł korzystać nie tylko 3-latek, ale również inne dzieci z placówki. Zużyte czy uszkodzone laptopy i komputery stacjonarne
dostają drugie życie i służą uczniom w nauce zdalnej. Tak jest w Siemianowicach Śląskich. Miasto współpracuje z firmą, która zbiera i naprawia sprzęt, a później trafia on do potrzebujących rodzin. Dzięki akcji miasta otrzymałyśmy laptopa i dzieci super sobie radzą, jeśli chodzi o techniczne rzeczy. Na razie rozdano ponad 20 komputerów, a sprzętu jest na kolejnych 30. Gdy wyjadą na misję, będą musieli zmierzyć się z różnymi, często nawet niebezpiecznymi sytuacjami. Obserwatorzy ONZ muszą być na nie przygotowani. Centrum Przygotowań do Misji Zagranicznych w Kielcach to jedyna jednostka w kraju, która prowadzi takie szkolenia. To już 28. Międzynarodowy Kurs Obserwatorów Wojskowych. Szkolenie trwa 3 tygodnie i składa się z części teoretycznej oraz praktycznej. Uczestnicy poznają procedury dotyczące misji, ale też uczą się, jak radzić sobie w stresujących sytuacjach. Instruktorami na kursie są żołnierze, którzy mają doświadczenie w misjach poza granicami kraju i mają również doświadczenie instruktorskie. Ukończenie kursu uprawnienia do wykonywania zadań obserwatora wojskowego wszędzie tam, gdzie prowadzone są misje. Jeszcze nie powstało, a już może go nie być. W Obłęży w Pomorskiem ktoś okradł budowę schroniska dla zwierząt. Zginęły narzędzia i materiały budowlane, w tym stos płyt OSB, które są głównym budulcem przytuliska. Straty oszacowano na kilkanaście tysięcy złotych. Przytulisko powstaje z datków, a stowarzyszenie, które rozpoczęło inwestycje, nie ma pieniędzy na ponowny zakup materiałów budowlanych i dokończenie schroniska. Gmina Radzanów na Mazowszu odetnie wodę tym, którzy rachunków nie płacą. Taką decyzję podjął Zakład Wodociągów i Kanalizacji. System, jaki niektórzy mieszkańcy podejmują, a podejmują taki system, że od kilku lat próbują się migać od tych opłat. Od kwietnia ci, którzy zadłużenia nie spłacą, będą mieli sucho w kranach. Wójt wskazał dłużnikom inne ujęcie wody, z którego mogą czerpać za darmo. To hydrant przy jednej z ulic w Radzanowie. Z płatnościami zalega co 10. mieszkaniec gminy. Rekordzista popłynął na 10 tysięcy złotych. No, może jakieś wyjątkowe czyścioszki tam muszą mieszkać, no bo kto inny może tak popłynąć. Przed nami kolejne dowody na to, że zima spłynęła do Wisły, a wiosna zbliża się do nas wielkimi krokami, ale wcześniej nieco kultury. Warsztaty u mistrzów. Światowej sławy kontratenor i pianista wśród studentów Akademii Muzycznej w Bydgoszczy. Pierwsza jaskółka wiosny nie czyni, ale pierwszy niedźwiedź już tak. Miś właśnie obudził się w rejonie Babiej Góry. W Londynie przybywa jedno butelka. Kowców to klienci, którzy chodzą do sklepu z własnymi pojemnikami. Coś dla miłośników Van Gogha, wystarczy kilka milionów euro i dzieło Saint-Denis Montmartre może być twoje. Nieprzeciętny talent, nietuzinkowa osobowość, ale przede wszystkim kontratenor o światowej sławie. Jakub Józef Orliński wraz z pianistą Michałem Bielem poprowadzili warsztaty w Akademii Muzycznej w Bydgoszczy. Dla Jakuba Józefa Orlińskiego występ przed publicznością to wyzwanie, ale nie mniejszym jest prowadzenie warsztatów. To dla niego zupełna nowość. Mamy dość mało czasu, żeby jakby sprzedać, brzydko mówiąc, jak najwięcej sztuczek i trików, które mogą takim studentom pomóc. Studenci chłonęli każdą wskazówkę udzielaną przez mistrzów. Teraz wszystko to będą mogli wyśpiewać. Składają się z kilku tysięcy elementów, a żeby wszystkie odpowiednio wybrzmiały, organy z niskiej bazylki muszą przejść renowację. Wizualnie nie zmieni się wiele, ich wnętrze wymaga za to sporo pracy. Przed nami jeszcze najważniejsze, czyli intonacja całego instrumentu oraz strojenie i złożenie wszystkich elementów, których aktualnie na warsztacie pracujemy. Uszkodzone lub zużyte elementy zostaną wymienione na nowe. Dźwięk organów po renowacji będzie można usłyszeć jeszcze przed wakacjami. To już dźwięki płynące z piszczałki bezotworowej zwanej Wielkopostną. Nazwanie przypadkowa, bo piszczałka była jedynym instrumentem, na którym można było grać w okresie Wielkiego Postu w Beskidzie Żywieckim. Tradycyjnie wykonana z drewna czarnego bzu, ale w Wielki Piątek grano na nieco innych. Kiedy zabiły dzwony, po wsi biegali młodzi chłopcy i grali na piszczałkach wykonanych z ciernistego krzewu, na przykład z dzikiej róży. Miało to nawiązywać do korony cierniowej Chrystusa. Po kolorze ten czubek może określić, kiedy najmądrzejszy ptak żeruje. Pan Henryk Halecki z Dolnego Śląska zna sowy jak nikt inny. Pod swoimi skrzydłami sokolnik ma sowy arktyczne, puchacze afrykańskie czy płomykówki. Wie o nich wszystko. Sowa ma bardzo dobry słuch. Potrafi usłyszeć mysz 30 cm pod śniegiem, siedząc na drzewie. Co innego drobna pójdźka. Z tyłu na upierzeniu ma tak zwane upierzenie w kształcie fałszywych oczu. Mądra z niej głowa, w końcu sowa.
Wiosna zbliża się wielkimi krokami, co widać po śladach niedźwiedzia zostawionych na śniegu. Wysoka jak na luty temperatura sprawiła, że na Babiej Górze obudził się niedźwiedź. Spaceruje już sobie tutaj po naszej okolicy, szuka żeru, więc to jest widomy znak, że jest dobrze, że tutaj wiosna zbliża się wielkimi krokami. Wygłodniały miś będzie teraz intensywnie szukał pożywienia. Na Babiej Górze leży jeszcze sporo śniegu, więc może zejść niżej niż zwykle. W podlaskich lasach zima nie odpuszcza. Zamarznięta pokrywa śnieżna utrudnia zwierzętom dostęp do pożywienia. Taki problem miała wycieńczona sarna z Puszczy Knyszyńskiej. Uratował ją leśnik. Nie bało się w ogóle człowieka. Pod deszczem odśnieżyłem ten rzepak. Ta sarna tak naprawdę jakby wiedziała, co się dzieje, stała, zaczęła ten rzepak jeść. Leśnicy podrzucają też do paśników siano i kukurydzę. Głodomory nosami nie kręcą, ale już czekają na nowalijki. Na całych Mazurach i Podlasiu śnieg, ale w pozostałej części kraju niemal prawdziwa wiosna. W Telekspresie Ekstra prognoza pogody dla niewielkich miejscowości. No i sami się przekonamy. W Głodzinie zapowiada się jutro pochmurny dzień, co prawda bez opadów, ale będzie wiecznie, no i ciepło, bo stopni 7. Nowojowiec z taką samą temperaturą, tam silny wiatr, porywy do 50 km na godzinę. W Zabłociu może być błoto, wcześniej zacznie padać. Słońca brak, za to wiatr chwilami mocny, a na termometrach 11 stopni. W Braciejówce temperatura iście wiosenna, bo 15 stopni. Do południa pogodnie, później jednak nadciągną chmury, a w miejscowości Jamnice przydadzą się parasole, ale będzie ciepło do stopni 8. Na dnie Bałtyku zlokalizowano do tej pory około 20 tysięcy wraków statków i łodzi. Niestety niektóre z nich są plądrowane przez złodziei. Dlatego archeolodzy ze Szwecji wdrażają plan ochrony zatopionych zabytków. To wrak statku handlowego z XVI wieku. Archeolodzy odkryli go w 2017 roku. Gdy po kilku miesiącach wrócili na miejsce, zauważyli, że brakuje wielu artefaktów. To wywołało ich oburzenie, ale zdecydowali się wyciągnąć z tego wnioski. Archeolodzy z Narodowego Muzeum Morskiego w Sztokholmie nawiązali współpracę ze Strażą Wybrzeża, Policją i Marynarką Wojenną. Funkcjonariusze tych formacji podczas patroli bacznie obserwują łodzie z nurkami na pokładzie, które pojawiają się w miejscach spoczywania wraków. W Londynie przybywa jednobutelkowców i jednosłoikowców. To ludzie, którzy zamiast kupować produkty w opakowaniach, idą po sprawunki z własnymi pojemnikami. To świadomi konsumenci, którzy do minimum ograniczają produkcję śmieci. Właścicielka tego elektrycznego pojazdu, widząc taki trend, dowozi klientom produkty spożywcze czy kosmetyki. A klienci udowadniają, że w ten sposób kupować można nie tylko mydło i powidło. Zamożni miłośnicy sztuki już zacierają ręce. Dom aukcyjny Sotheby's wystawi na aukcję obraz Vincenta van Gogha Saint-Denis à Montmartre. Dzieło powstało w Paryżu w 1887 roku. Wtedy Vincent mieszkał w stolicy Francji razem ze swym bratem Theo. Obraz przez ponad wiek był w rękach francuskiej rodziny, która nie pokazywała go publicznie. Dom aukcyjny oszacował, że wartość dzieła oscyluje między 5 a 8 milionami euro. Do tworzenia tych obrazów pędzle i farby są zbędne, za to przydaje się wyobraźnia i dobrze wysuszone kwiaty lotosu. Pewien wietnamski artysta jest mistrzem w swoim fachu. Wcześniej był żołnierzem, a na emeryturze poświęcił się sztuce i niezwykłej technice tworzenia. Najpierw zrywa liście lotosu, a następnie suszy je przez pół roku. Po wysuszeniu wykorzystuje wiązki przewodzące liści oraz inne ich tkanki. Niesamowite. To teraz Oberstdorf i Mistrzostwa Świata w narciarstwie klasycznym. Są pierwsi medaliści. Dziś odbyła się bowiem rywalizacja w sprincie techniką klasyczną kobiet i mężczyzn. Szwedko Jonna Sundling wygrała bieg z ponad dwusekundową przewagą. Zaciętą walkę o srebro stoczyła Norweszka Maiken Kaspersen-Falla i Słowenka Anna Maria Lampić. Ostatecznie ta pierwsza była szybsza o 300 sekundy. W męskim sprincie cały podium należało do Norwegów. Złoty medal zdobył Johannes Hesford Klebo, drugi był Erik Walnes, a trzeci Howard Sola Stoikbøl. Koszykarze Los Angeles Lakers bez szans w meczu z rewelacją sezonu Utah Jazz. Ekipa broniąca mistrzostwa NBA przegrała w Salt Lake City 89-114. Była to czwarta z rzędu porażka jeziorowców. Z kolei jazzmeni mają już na koncie 26 wygranych meczów i tylko 6 przegranych. Na zwycięski kurs wracają powoli koszykarze Cleveland Cavaliers. Tym razem pokonali Houston Rockets 112-96. Był sport, to w telewizji. Proszę, ekstra pora na informacje z muzycznego kalendarza. 25 lat temu na szczyt amerykańskiej listy bestsellerów wdrapał się album Jagged Little Pill kanadyjskiej wokalistki Alanis Morissette. Z czasem płyta okaże się jedną z najchętniej kupowanych w historii. Szczegóły Marek Sierocki.
Alanis odjeżdża w siną dal, tak jak dzisiejszy Teleexpress. Jutro Rafał Patera, a za moment nadchodzi Bronisław Lichtenstein. Zapraszam, polecam. Do zobaczenia.